Ogromny wpływ na wydajność reakcji PCR ma także niecałkowita denaturacja powstających krótkich fragmentów DNA. Otóż w końcowych etapach reakcji PCR namnożone fragmenty DNA występują już w ogromnej ilości, właśnie tych kilkuset tysięcy cząsteczek lub nawet ponad miliona cząsteczek w bardzo małej objętości. Przypominam, że to często jest 25 lub 30 lub 50 mikrolitrów, także mamy tam ogromne stężenie DNA i przypominam tego, że każda z tych namnożonych cząsteczek w kolejnym cyklu reakcji służy za matrycę do syntezy swoich kopii. W związku z tym przy bardzo dużych stężeniach jest tak, że reakcja denaturacji zachodzi coraz ciężej, ponieważ reakcja denaturacji DNA ma też charakter równowagowy. Prawda? Im więcej mamy produktu, czyli dwuniciowych struktur, tym trudniej jest je rozdzielić i tym szybciej następuje renaturacja. Renaturacja tych krótkich fragmentów DNA w końcowych fazach reakcji PCR jest dodatkowo jeszcze niebezpieczna i silna, dlatego że bardzo dużo łatwiej jest jakby uzyskać zjawisko renaturacji krótkich fragmentów niż długich. To jest, jakby, można to wytłumaczyć na tej zasadzie, że dopasowanie się jakby tych komplementarnych sekwencji jest dużo łatwiejsze w przypadku 20-30-nukleotydowego odcinka niż odcinka, który ma 2 metry długości. Także to zjawisko narasta w trakcie prowadzenia reakcji PCR i pod koniec jest jednym z głównych czynników limitujących jakby wydajność syntezy następnych fragmentów. Nie jestem w stanie przekazać mojej wiedzy na temat optymalizacji reakcji PCR. No jedyną możliwą drogą jest analiza konkretnych przypadków i jakby uczenie się na konkretnych sytuacjach. I będzie to polegało na tym, że każdy żel agarozowy, na którym będą rozdzielone jakieś produkty reakcji PCR, będzie miał swój temat i będzie ilustrował konkretne wąskie zjawisko, które ma duży wpływ na wynik reakcji PCR i zajmiemy się ich analizą. W tym przypadku macie Państwo na zdjęciu analizę czułości reakcji PCR, czułości rozumianej w ten sposób, że będziemy starali się znaleźć taką ilość kopii, graniczną ilość kopii DNA, przy której jeszcze możemy obserwować pozytywny wynik reakcji. I na pokazanym przykładzie mamy 400-krotną różnicę w wyjściowym stężeniu DNA matrycowego, czyli licząc od lewej do prawej, od 100 nanogramów DNA do 1/4 nanograma po stronie prawej. I jak widać, w każdym z tych przypadków mamy pozytywny i łatwy do odczytania wynik reakcji oraz jakby specyficzność też także tej reakcji jest pełna. To znaczy zawsze ten prążek jest jeden, a widać, że im więcej było kopii DNA w wyjściowym materiale, tym większą ilość DNA zamplifikowanego otrzymaliśmy w wyniku reakcji. Drugim przypadkiem, który chciałbym przeanalizować, jest wpływ jonów magnezowych, które przypominam są kofaktorem, koenzymem dla enzymu syntetyzującego DNA i jaki wpływ stężenie jonów magnezowych ma na wydajność i specyficzność reakcji PCR. Z tym, że od tego momentu chciałbym zwrócić uwagę na bardzo ważny dodatkowy czynnik analizy. Otóż będę starał się pokazywać takie przypadki, w których oprócz zasadniczego układu reakcyjnego będziemy analizowali przynajmniej 2 układy, w której różniące się dodatkowo jeszcze enzymem pochodzącym od różnych producentów. To znaczy, chciałbym w ten sposób pokazać, jak dobór enzymu do reakcji PCR wpływa na jego wyniki i jak duży jest to wpływ, jeśli chodzi o ostateczny obraz, który uzyskujemy. Otóż w tym przypadku mamy w pewnym przedziale od 1,5 do 4 mmol jonu magnezowego w każdej probówce, a oba te panele, lewy i prawy, różnią się pochodzeniem enzymu od 2 różnych producentów. Proszę spojrzeć, że w tych samych stężeniach magnezu
przy założeniu, że wszystkie inne parametry wpływające na wynik reakcji są identyczne w obu przypadkach, te dwa różne enzymy zachowują się w zupełnie różny sposób. Enzym A w całym zakresie testowanych stężeń magnezu syntetyzował czysty i z tą samą wydajnością produkt reakcji PCR. Natomiast w przypadku B, kiedy mieliśmy wyższe stężenia jonów magnezowych, enzym stopniowo tracił skuteczność w syntezie, końcowa wydajność reakcji nam maleje i przy najwyższych stężeniach w ogóle już nie obserwujemy produktu, którego się spodziewaliśmy. I następny przykład. Wydajność reakcji PCR zależy także od rozmiaru, od długości cząsteczki DNA, którą chcemy powielić. I znowu z tym jakby dodatkowym czynnikiem, jak różne enzymy radzą sobie w tych samych sytuacjach. Czyli mamy identyczne warunki, natomiast próbujemy przy pomocy dwóch różnych enzymów powielać fragmenty o różnej długości. Długości tych fragmentów zawierają się od mniej więcej 200 par zasad do troszeczkę ponad 700 po prawej stronie. Przypominam, że im wyżej położony jest prążek, tym jego rozmiar jest większy i widać, że enzym przedstawiony na panelu dolnym ogólnie radzi sobie słabiej, jeśli chodzi o wydajność reakcji PCR, bo te prążki są wyraźnie słabsze. Natomiast w ostatnich ścieżkach, gdzie mamy największe produkty, w ogóle nie nastąpiła synteza DNA. Jaka jest relacja między wydajnością a specyficznością reakcji PCR? W tym przypadku badamy wpływ temperatury wiązania się starterów, inaczej zwanych primerami, na wydajność reakcji PCR. I tą specyficzność regulujemy, prowadząc reakcję w różnych temperaturach. Oba enzymy, A i B, były badane w przedziale temperatur od 50 do 60 stopni. Wszystkie inne czynniki są identyczne i chodziło tutaj o sprawdzenie, jak temperatura wpływa na specyficzność reakcji, czyli występowanie lub niewystępowanie tych dodatkowych prążków, a też, jak widać na załączonej ilustracji, jaki to ma wpływ na wydajność reakcji PCR. I proszę spojrzeć, że enzym A, pomimo tego, że w niskich temperaturach, przypominam z tej analizy wcześniejszej, że niskie temperatury niższe od optymalnej jakby pozwalają na utrzymanie, ustabilizowanie i powstanie niespecyficznych hybryd pomiędzy starterem a DNA matrycowym i syntezę odcinków o jakby niezaplanowanych, niezaprogramowanych. I tutaj właśnie widać, że poniżej tego prążka głównego mamy dodatkowe prążki, które właśnie są tymi niespecyficznymi produktami reakcji PCR. Natomiast produkt właściwy w całym testowanym zakresie temperatur występuje w mniej więcej tej samym stężeniu, chociaż jak widać te konkurencyjne reakcje w niskich temperaturach częściowo osłabiły intensywność prążka tego głównego. Natomiast enzym B w tych samych dokładnie warunkach w niskich temperaturach skupił się właściwie wyłącznie na syntezie produktów niespecyficznych, nie produkując w widocznej ilości tego produktu właściwego, czyli następny przykład świadczący o tym, że krytycznym elementem, jeśli chodzi o optymalizację reakcji PCR, jest dobór właściwego enzymu. Tutaj jest pozornie ten sam problem, tylko analizowany od strony innego czynnika. Pokazuję go dlatego, że chciałbym w ten sposób pokazać, że wszystkie komponenty reakcji mają wpływ na wydajność i specyficzność reakcji PCR i wszystkie są w jakimś sensie od siebie zależne. Tutaj mamy pokazany wpływ rosnących stężeń starterów reakcji na wydajność i specyficzność syntezy. I jak widać na żelu, wydajność syntezy produktu głównego się praktycznie nie zmienia, niezależnie od tego, jak dużo jest starterów. Czyli może to oznaczać tylko jedno, że wszystkie miejsca, z którym startery mogły się związać w sposób całkowicie homologiczny, w 100% zgodny, zostały wysycone i wykorzystane do reakcji syntezy. I jakby dalsze dodawanie tych starterów nie ma po prostu sensu, bo wydajności reakcji w ten sposób poprawić się już nie da. Natomiast
Jednocześnie możemy zaobserwować niekorzystny wpływ nadmiaru starterów. W sytuacji takiej, kiedy one nie mogą oddziaływać z sekwencjami całkowicie komplementarnymi, wiążą się z sekwencjami podobnymi do tej właściwej i odpowiedzialne są wtedy za syntezę tych właśnie dodatkowych prążków, które proszę zauważyć, że większość tych dodatkowych prążków jest mniejsza niż produkt oczekiwany. Tutaj mamy już większy panel, który pokazuje, jak 6 różnych enzymów zachowuje się podczas syntezy fragmentów o różnej wielkości. Każdy taki panel składa się z reakcji, w których próbowano powielić fragmenty DNA o różnej wielkości. Wielkości te są wypisane po prawej stronie zdjęcia. Natomiast mówię o 6, dlatego że niektóre z tych enzymów się powtarzają, ale proszę zobaczyć, jak różne wyniki otrzymujemy, zmieniając producenta enzymu. Są enzymy, które bardzo dobrze radzą sobie z wydajnością reakcji, ale jednocześnie tracą, jeśli zaczniemy analizować jej specyficzność, czyli mamy dużo produktów tych dodatkowych. Są takie, których wydajność reakcji jest słaba, a są takie, które na przykład jak enzym podpisany dostawca S, który potrafił syntetyzować tylko 2 najmniejsze produkty, natomiast z większymi fragmentami DNA w ogóle sobie nie radził. Chcę dodać, że te wielkości, które są podane po prawej stronie, właśnie obejmują już ten zakres normalnej reakcji PCR i tak zwanego long PCR, czyli amplifikacji długich odcinków. Ten odcinek o długości ponad 2000 i ponad 4000 parzasad to już są niestandardowe już wielkości, wymagające specjalnych zabiegów i jak widać nie wszystkie enzymy sobie jednakowo dobrze z tym radzą. Bardzo dużo podczas wcześniejszych analiz mówiliśmy o inhibitorach reakcji PCR. Pochodzenie tych inhibitorów może być trojakie. Po pierwsze, mogą być to substancje, które dostały się do oczyszczonej, czyli nie do końca oczyszczonej próbki DNA ze środowiska naturalnego. To mogą być substancje pochodzące z komórek, z których izolowaliśmy DNA, lub też w przypadku na przykład kryminalistyki, gdzie próbki to są jakieś kawałki zwłok czy ślady znalezione na miejscu przestępstwa, które mogą być na przykład zeskrobane ze ścian, dosłownie z każdego możliwego miejsca, bo tutaj te ślady znajdowane są wszędzie, czy na przykład w medycynie sądowej mogą to być bardzo stare zwłoki. No, bardzo częstym problemem są na przykład substancje pochodzące z gleby. Kwasy chuminowe są silnym inhibitorem reakcji PCR i to jest jedna grupa możliwych zanieczyszczeń. Druga grupa zanieczyszczeń, o której już wspominałem, to są zanieczyszczenia pochodzące z samych procedur oczyszczania, o których dokładnie będę mówił za chwilę, a trzecia grupa dotycząca głównie diagnostyki medycznej, to są zanieczyszczenia, które mogą się przedostawać do próbki DNA w związku z używaną metodą pobierania krwi. Otóż takie 3 najbardziej popularne substancje, na które pobiera się krew, żeby one nie dopuścić do powstania skrzepu i żeby tą krew zakonserwować, żeby ona nie uległa zniszczeniu podczas badania, to są substancje wymienione właśnie tutaj na tym zdjęciu, czyli heparyna, cytrynian i EDTA. Te substancje, tak naprawdę można powiedzieć, że wszystkie próbki krwi do badań medycznych pobierane są do probówek, w których znajduje się któraś z tych substancji lub ich kombinacja. I teraz jeśli podczas oczyszczania DNA te substancje, które są konieczne na etapie pobierania krwi, dostaną się do próbki nie do końca oczyszczonego DNA, okazuje się, że one są bardzo silnymi czynnikami hamującymi reakcję PCR. Szczególnie silnym czynnikiem jest heparyna i to jest właśnie ta trzecia grupa substancji, którą należy uważać, żeby nie przedostały się do mieszaniny reakcyjnej, ponieważ mają bardzo silny wpływ hamujący. Dość powiedzieć, że już 0,15 jednostki heparyny, jeśli się znajdzie w mieszaninie reakcyjnej, powoduje całkowite zahamowanie reakcji PCR. Czyli tutaj znowu nawiążę do tego, o czym mówiłem już kilkakrotnie, że niebezpieczeństwo powstawania fałszywie negatywnych wyników jest bardzo duże i właśnie związane z możliwością przedostawania się inhibitorów do mieszaniny reakcyjnej.
Jeśli chodzi o inhibitory klasy drugiej, czyli inhibitory, które mogą pochodzić z metod oczyszczania DNA, to takie najpopularniejsze substancje, które były i są nadal, przynajmniej w części używane do oczyszczania DNA, takie jak SDS, fenol, etanol, octan sodowy, chlorek sodowy i EDTA, to jednocześnie wykazują mniej lub bardziej silny efekt hamujący na reakcję PCR. W związku z tym, jeśli nie doczyścimy próbki DNA z tych substancji, przy pomocy których oczyszczaliśmy to DNA od innych substancji pochodzenia naturalnego, to też wynik reakcji może być fałszywie negatywny. W tej tabeli mamy wymienione kilka inhibitorów reakcji PCR, ale już w bardzo ciekawym zestawieniu. To znaczy część substancji chemicznych, które może się znaleźć w próbce DNA, ma dwoisty charakter. To znaczy te same substancje w zależności od użytego stężenia albo od celu, którym je stosujemy, mogą być jednocześnie inhibitorami, jak i wzmacniaczami reakcji PCR. Żeby nie analizować zbyt wielu przypadków, skupmy się może na tym formamidzie, który już występował na początku, kiedy mówiliśmy o doborze właściwej temperatury wiązania starterów z DNA. Otóż formamid z jednej strony dodany celowo do mieszaniny reakcyjnej powoduje ułatwienie denaturacji trudno denaturowalnych odcinków DNA i wtedy ma wpływ korzystny na wynik reakcji, ale jednocześnie jest substancją, która hamuje aktywność enzymu, czyli musimy znaleźć to optymalne stężenie formamidu, żeby pozytywny efekt poprawienia denaturacji, czyli dostępności DNA dla starterów był jak najsilniejszy przy minimalnym efekcie hamującym aktywność enzymu. I stąd właśnie to, co powiedziałem na początku, że często te same substancje w pewnych stężeniach niskich działają na reakcję PCR korzystnie, a w wyższych stężeniach zaczynają ją hamować. Stąd problem optymalizacji reakcji PCR jest problemem delikatnym i wymagającym subtelności postępowania. Większość z nas, dla których reakcja PCR sama w sobie nie jest tematem pracy, tylko jest narzędziem do uzyskiwania jakichś wyników, nie ma ani czasu, ani ochoty, ani pieniędzy na prowadzenie jakichś dokładnych analiz, dlaczego reakcja PCR mi nie wychodzi. Tak naprawdę podstawowym zadaniem w takim przypadku jest jak najszybsze doprowadzenie do stanu normalności, czyli takiej, kiedy reakcja zachodzi prawidłowo, a to dlaczego tak się dzieje, nie jest jakby tematem zainteresowania. I w tym przypadku firmy produkujące zestawy do reakcji PCR poszły jakby na rękę swoim klientom i produkują zestawy tak zwanych enhancerów, czyli wzmacniaczy reakcji PCR, które dosyć często nawet nie mają podanego składu chemicznego. Jest to po prostu mieszanina pewnych związków chemicznych, które z największym prawdopodobieństwem są w stanie na tyle jakby wzmocnić reakcję PCR lub usunąć działanie, zneutralizować działanie pewnych szkodliwych substancji, że dodawane w ciemno, czyli to jest na zasadzie takiej, dodaj powiedzmy 10 mikrolitrów czy 5 mikrolitrów tego wzmacniacza do swojej reakcji i zapomnij o problemach. No, można powiedzieć, że na pewno w większości przypadków te wzmacniacze są bardzo skuteczne i dla wszystkich tych osób, dla których samo analizowanie reakcji PCR jest niepotrzebne, jest to idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o jak najszybsze i najtańsze uzyskanie właściwych wyników. Na czterech zaprezentowanych zdjęciach możecie Państwo zobaczyć, jakie mogą być skutki stosowania takich wzmacniaczy w ciemno. Otóż w przypadku A mamy na pierwszych dwóch ścieżkach jakby zerowy wynik reakcji, to znaczy są to reakcje PCR prowadzone bez tego wzmacniacza. Nie ma w ogóle produktu, prawda? Proste dodanie kilku mikrolitrów takiego wzmacniacza powoduje, że reakcja zachodzi bardzo ładnie, znaczy z dobrą wydajnością i produkt reakcji jest czysty, prawda? Mamy bardzo specyficzny produkt reakcji, czyli idealny wynik reakcji PCR. W przypadku B mamy już co prawda wynik reakcji w zasadzie pozytywny, czyli synteza DNA zaszła,
Natomiast specyficzność tej reakcji jest bardzo zła, to znaczy jest bardzo mało tego właściwego produktu o właściwej wielkości i mamy dużo produktów niespecyficznych. Zamiast bawić się w długotrwałe analizy, dlaczego tak się stało, proste dodanie tego wzmacniacza powoduje, że specyficzność reakcji natychmiast ulega całkowitej zmianie i jest poprawna. Przypadek C pokazuje, że w sytuacji takiej, kiedy wynik reakcji PCR bez wzmacniacza jest bardzo dobry, nie ma sensu dodawać tego wzmacniacza, bo on niczego nie zmienia, jest tylko kwestia dodatkowych kosztów. W przypadku czwartym jest rzadki co prawda, ale też możliwy przypadek, w którym dodanie tego wzmacniacza pogorszy dobry wynik reakcji PCR. To znaczy, że po prostu parametry reakcji były już ustawione bardzo dobrze, a jednocześnie blisko pewnej granicy związanej z powstawaniem problemów i przesuwając, jakby zmieniając skład mieszaniny reakcyjnej, właśnie te problemy wywołaliśmy, ale jest to bardzo rzadki przypadek. Tutaj pokazany jest wpływ tych wzmacniaczy reakcji PCR w sytuacji takiej, kiedy jednocześnie analizujemy wpływ temperatury wiązania starterów na reakcję PCR i w lewym panelu macie Państwo analizę produktów reakcji PCR w gradiencie temperatury 11-stopniowym od 55 do 66 stopni Celsjusza, ale bez dodatku tego wzmacniacza. W przypadku prawym jest dokładnie to samo, tyle że dodano właśnie wzmacniacza reakcji PCR. I proszę zobaczyć, jak dramatycznie różne wyniki otrzymujemy w obu tych przypadkach. I proszę też zauważyć, że ten właściwy produkt o wielkości 149 par zasad w lewym panelu występuje tylko w jednej, tej najwyższej temperaturze w 66 stopniach, a poza tym w żadnej innej, prawda? Nie mamy albo w ogóle produktu, albo mamy głównie produkty niespecyficzne. Natomiast praktycznie w całym zakresie temperaturowym w prawym panelu, w obecności tego wzmacniacza, mamy prawidłowy wynik reakcji. W dwóch lub trzech przypadkach można powiedzieć, że mamy jeszcze niewielkie ilości produktów dodatkowych. To jest jakby praktyczne i no jedyne polecane dla osób niezainteresowanych reakcją PCR jako taką sposób podejścia do optymalizacji reakcji. Najpierw trzeba spróbować właśnie dodatku takich komercyjnych wzmacniaczy, a dopiero potem, kiedy one ewentualnie nie przyniosą pożądanych efektów, zająć się jakąś bardziej dogłębną analizą. W tej chwili chciałbym zacząć najważniejszą jakby część dotyczącą optymalizacji reakcji PCR i tak naprawdę to jest w tej chwili główny kierunek, jeśli chodzi o badania nad samą reakcją i konstruowanie nowych jej wariantów. Ten cały obszar badań nazywa się techniką hot start lub gorącego startu po polsku. Polega to na specjalnym sposobie unikania produkcji niespecyficznych fragmentów DNA. To jest jeden z najważniejszych sposobów zabezpieczania się przed niespecyficzną amplifikacją fragmentów DNA. Ma to bardzo ścisły związek z tym, o czym już wspominałem, że reakcja PCR w zastosowaniach diagnostycznych i częściowo też naukowych ewoluuje w kierunku technik typu multiplex, to znaczy takich, w których powielamy naraz więcej niż jeden fragment DNA i niespecyficzne produkty w reakcjach typu multiplex mają już bardzo silny wpływ przeszkadzający, to znaczy utrudniają, a w części przypadków uniemożliwiają analizę wyników reakcji. W związku z tym ten problem jakby przybiera na sile. I chciałbym tutaj omówić dwa sposoby enzymów należących do tej klasy hot start. Ale zaczniemy od tego, jaki jest mechanizm powstawania tych niespecyficznych produktów. Wspominałem o tym, że niespecyficzne produkty najczęściej powstają z tego powodu, że temperatura wiązania się starterów z DNA matrycowym jest zbyt niska, czyli nie jest restrykcyjna, czyli jest temperaturą, która toleruje w pewnym sensie nieprawidłowe, słabsze hybrydy między starterami a DNA matrycowym. To pozwala starterom na rozpoznawanie sekwencji nie w pełni komplementarnych, nie w pełni zgodnych i na późniejszą amplifikację fragmentów, których nie chcieliśmy syntetyzować. I teraz ten problem ma szczególne nasilenie
przed rozpoczęciem samej reakcji PCR. Jest taki moment czasowy, w którym mieszanina reakcyjna jest już kompletna, czyli wszystkie substraty mamy już zgromadzone w środku, natomiast jeszcze nie włączyliśmy termocyklera, nie doszło do pierwszego cyklu denaturacji DNA. Ta niekontrolowana temperaturowo mieszanina, o której mówiłem właśnie, że to temperatura narzuca pewien porządek i jakby decyduje o jakości reakcji PCR, dopóki tych zmian temperatury nie ma, to co się dzieje w mieszaninie reakcyjnej jest kompletnie niekontrolowane i w tej niskiej temperaturze, powiedzmy, że to jest temperatura pokojowa, enzym, czyli tak polimeraza, jest w stanie prowadzić z niską wydajnością syntezę DNA, natomiast startery reakcji w tej temperaturze wiążą się z bardzo różnymi i bardzo mocno niepodobnymi do tej zaprojektowanej sekwencjami w DNA matrycowym. W związku z tym stwierdzono, że większość tych nieprawidłowych, niechcianych produktów, niespecyficznych, powstaje na tak zwanym etapie przed-PCR-owym, czyli przed włączeniem termocyklera. I jeśli eksperymentator jest jeszcze niewprawny i przygotowywanie tej mieszaniny reakcyjnej zajmuje mu dużo czasu, to ilość tych niespecyficznych produktów może być już na tyle duża, że widać to po prostu na wyniku reakcji, gdzie mamy te dodatkowe prążki. Żeby zapobiec temu zjawisku, wprowadzono następującą modyfikację do reakcji PCR. Otóż zaczęto produkować enzymy, które do momentu włączenia termocyklera, czyli do momentu, w którym mieszanina reakcyjna osiągnie temperaturę 94 stopni, te enzymy są wyłączone. Wyłączenie enzymu może odbywać się na dwa sposoby. Starszym historycznie sposobem jest blokada, chemiczna blokada enzymu, która jest odwracalna, to znaczy po podwyższeniu temperatury, w której znajduje się enzym do temperatury 94 stopni, ta chemiczna blokada ulega usunięciu, czyli to jest odwracalna chemiczna blokada centrum reaktywnego enzymu. Drugą konkurencyjną technologią, która w tej chwili istnieje na rynku, to jest technologia oparta o specjalne białko, o przeciwciało, które wiążąc się specyficznie z tym enzymem, po prostu go blokuje na zasadzie mechanicznej, czyli nie pozwala na związanie się tego enzymu z DNA. Ten czynnik blokujący, czyli przeciwciało, nie jest czynnikiem termoopornym, to znaczy ulega denaturacji, ulega zniszczeniu po podwyższeniu temperatury do 94 stopni i taki jest właśnie mechanizm odblokowywania tego enzymu. Raz zdenaturowane, to przeciwciało już nie odzyskuje swojej specyficzności, nie przeszkadza już w dalszych etapach reakcji. A co to powoduje? Powoduje to, że blokada enzymu powoduje, że nawet jeśli startery rozpoznają różne niespecyficzne sekwencje, powiedzmy w tej temperaturze pokojowej, to i tak synteza DNA nie zachodzi, bo zablokowany jest enzym. I ten gorący start właśnie ma takie znaczenie, że reakcja startuje dopiero na gorąco, czyli dopiero wtedy, kiedy możemy już uzyskać w pełni jakby specyficzne warunki. To znaczy w temperaturze 94 stopni wszystkie te startery, które nawet były już związane z DNA, ulegają dysocjacji, prawda? Bo w ten sposób powodujemy denaturację DNA, między innymi także odczepiamy ewentualnie związane startery, a reakcja wiązania, hybrydyzacji starterów z DNA może zachodzić dopiero w drugiej fazie cyklu po obniżeniu temperatury do optymalnej temperatury wiązania starterów. I to jest najważniejszy w tej chwili mechanizm zapobiegania powstawaniu niespecyficznych produktów w reakcji PCR i wszystkie bardziej skomplikowane odmiany reakcji PCR, takie właśnie jak reakcje typu multiplex, no jakby opierają się właśnie o taką technologię. I tutaj macie Państwo pokazany wykres, w którym pokazana jest aktywność enzymatyczna różnych form polimerazy w zależności od temperatury i czasu. Widać, że chemicznie zmodyfikowany enzym, czyli wykres żółty, że ten enzym wymaga pewnego dosyć długiego czasu, żeby uległ reaktywacji i tylko część wyjściowej ilości cząsteczek enzymów odzyskuje jakby pełną aktywność enzymatyczną, to jest mniej więcej ten 40-50%. Natomiast ponieważ łatwość jakby usuwania czynnika blokującego w przypadku stosowania enzymów blokowanych przez przeciwciało
jest już bardzo wysoka i jak widać po kilku minutach, po 3-4 minutach osiąga już prawie 90% wyjściowej aktywności. Dla porównania pokazana jest na górze charakterystyka właśnie czasowa zwykłej tak polimerazy, czyli enzymu w ogóle nieblokowanego. Jak widać nie jest to linia pozioma, tylko o pewnym nachyleniu. To jest właśnie ilustracja tego, że ten enzym ulega powolnej denaturacji, mimo tego, że jest enzymem termoopornym. Na tych trzech zdjęciach chciałbym zilustrować jakby porównawczo wpływ wzmacniaczy reakcji PCR w porównaniu z enzymami produkowanymi w technologii Hot Start. Prawe zdjęcie, które Państwo widzicie, to jest enzym klasyczny, czyli nie hot startowy, bez dodatku enhancerów, czyli wzmacniaczy. I jak widać, synteza DNA jest w wielu przypadkach bardzo wydajna, ale te smugi, które można zaobserwować ponad i poniżej prążków, których oczekiwaliśmy, no dają ogólnie jakby silne jakby zaciemnienie wyniku reakcji. Dodatek tego wzmacniacza, tutaj nazywanego angielskim słowem cosolvent, powoduje, że specyficzność reakcji PCR nam się bardzo poprawia, ponieważ te smugi, smiry na żelu już nie występują, natomiast nastąpiło pogorszenie wydajności reakcji PCR, bo niektóre silne prążki, które mieliśmy na prawym żelu, zanikły albo przynajmniej się skurczyły, to DNA występuje w dużo mniejszej ilości. Czyli zdarza się dosyć często, że te wzmacniacze reakcji nie radzą sobie z konkretnym problemem, który nas spotkał. I dla porównania ten sam układ reakcyjny, tylko że zamiast wzmacniacza reakcji PCR mamy enzym w technologii Hot Start. I jak widać i wydajność, i specyficzność tej reakcji mocno się poprawiła. To znaczy można zaobserwować o niewielkiej intensywności prążki dodatkowe w niektórych przypadkach, ale ogólnie wynik reakcji jest bardzo zadowalający i gdyby zmniejszyć ilość materiału nałożonego na niektóre ze ścieżek na zdjęciu lewym, to najprawdopodobniej te bardzo słabe prążki dodatkowe w ogóle by zanikły. Po prostu te ścieżki zostały przeładowane i tylko dlatego widać te niespecyficzne produkty. I tutaj wracam już do tematu, który poruszałem już kilkakrotnie, to znaczy do obecnej postaci reakcji PCR, jeśli chodzi o diagnostykę medyczną, weterynaryjną, czy częściowo także i badania naukowe, do reakcji typu multiplex. Na tym żelu, który Państwo teraz widzicie, w tym najbardziej skrajnej prawej ścieżce, mamy 20 różnych par starterów, pracujących jednocześnie w tej samej mieszaninie reakcyjnej, czyli 20 różnych produktów reakcji PCR pochodzących z tej samej probówki. Proszę sobie wyobrazić, że tak jak w wielu poprzednio analizowanych przypadkach, każda elementarna reakcja, czyli każda z par primerów, mówiąc w cudzysłowie, się myli i powoduje powstawanie jednego, dwóch lub trzech dodatkowych, nawet o mniejszej intensywności, niespecyficznych produktów DNA. Otóż cały ten obraz na tych skrajnych ścieżkach po prawej stronie byłby kompletnie nieczytelny. Mielibyśmy tak naprawdę jeden wielki, taką smugę świecącego DNA i reakcja byłaby kompletnie nie do odczytania. Oczywiście 20 czy nawet 30 parowe multipleksy nie są jeszcze codziennością, to być może jest kwestia przyszłości, ale widać, jak to jest taki ekstremalny przykład, krańcowy, prawda? Ale widać, że im więcej par starterów ma pracować w jednej mieszaninie reakcyjnej, tym problem niespecyficznej amplifikacji jest bardziej poważny i tym ważniejsze staje się stosowanie na przykład enzymów z technologią Hot Start w celu uniknięcia tego niekorzystnego zjawiska. Ostatnim z czynników, których wpływ na specyficzność reakcji PCR chciałbym omówić, są tak zwane białka SSB, czyli klasa pewnych niewielkich białek wiążących się z jednoniciowym DNA. Są to białka pochodzenia bakteryjnego i w technologii PCR znalazły bardzo ciekawe zastosowanie. Otóż okazało się, że istnieje jednak pewna klasa reakcji PCR, w których dochodzi do powstawania niespecyficznych produktów, na które nawet enzymy w technologii, robione w technologii Hot Start nie pomagają.
To znaczy jest to jakby prosty dowód na to, że nie wszystkie niespecyficzne produkty powstają na etapie jeszcze przed rozpoczęciem reakcji PCR. To był jakby dowód na to, że niektóre z nich powstają także już w trakcie samej reakcji i z definicji technologia hot start nic tutaj nie może pomóc, ponieważ ona tylko jest w stanie chronić naszą reakcję przed powstawaniem niespecyficznych produktów, przed jej rozpoczęciem. I właśnie, żeby uzupełnić ten brak, wprowadzono do praktyki białka klasy SSB, których zadaniem jest właśnie niedopuszczenie do powstawania niespecyficznych produktów już w trakcie samej reakcji PCR. Te białka zostały, podobnie jak polimeraza, czyli enzym ten, który służy do syntezy DNA, wyizolowane z organizmów termofilnych, czyli one są w stanie działać także w tych podwyższonych temperaturach i w każdym kolejnym cyklu reakcji PCR, one spełniają swoje zadanie, nie dopuszczając do powstawania niespecyficznych produktów. Mechanizm działania tych białek jest taki, że jeśli startery reakcji zostaną związane z tymi białkami, to poprawia się dzięki temu specyficzność, szybkość jakby i sprawność rozpoznawania właściwych sekwencji, czyli białka te są dodatkowym czynnikiem jakby dyskryminującym, nie pozwalającym na powstawanie i stabilizację niespecyficznych oddziaływań między starterami a DNA w sytuacji takiej, kiedy one są nie do końca komplementarne, nie do końca homologiczne. I te białka, tutaj na ilustracji pokazane w postaci takich pomarańczowych kulek, powodują, że jakby ostatni bastion, czyli ostatnie miejsce, w którym mogło dochodzić do powstawania niespecyficznych produktów, no został w dużej części opanowany, czyli przyszłość przed metodami typu multiplex jest już całkowicie otwarta. I teraz ze względu na to, że diagnostyka medyczna i weterynaryjna oraz badania naukowe w takich dziedzinach utylitarnych jak kryminalistyka czy medycyna sądowa, a nawet i same badania naukowe zmieniły zasadniczo swój charakter w ostatnich latach, polega to na tym, że coraz większym i coraz bardziej cennym czynnikiem staje się czas. To znaczy konkurencja i walka o to, żeby pierwszemu opublikować jakieś wyniki badań lub też sprawa wiarygodności i szybkości uzyskiwanych wyników diagnostycznych. Prawda? Jeśli obiecujemy pacjentowi, że następnego dnia rano będzie miał jakiś wynik do odebrania, to pacjenta nie interesuje to, że mamy jakieś techniczne problemy z reakcją, czegoś tam nie możemy odczytać. W związku z tym w bardzo wielu zestawach do diagnostyki molekularnej takie czynniki jak enzymy hotstartowe czy nawet białka klasy SSB są już dodawane jakby fabrycznie i w dużej części przypadków używane są nawet w sytuacjach takich, kiedy nic złego się z reakcją PCR nie dzieje. Otóż okazuje się, że koszt powrotu do już raz przebadanej próbki, w której uzyskano wynik negatywny, i jakby koszt powtarzania tych badań, straty czasu i dezorganizacji pracy laboratorium, zwłaszcza takiego laboratorium, które pracuje z bardzo dużą wydajnością, jest już tak duży, że ten dodatkowy koszt używania w pewnym sensie niepotrzebnie, prawda, na wyrost enzymów typu hot start czy z dodatkiem tych białek klasy SSB przestaje mieć znaczenie, bo to jest powiedzmy parę procent dodatkowego kosztu, natomiast wiarygodność laboratorium, pewność i gwarancja uzyskania prawidłowych wyników, odporność tej reakcji na różne niekorzystne czynniki, które przypadkowo mogłyby się tam znaleźć, jest tak mocno podwyższona, że w sumie w dobie dużej konkurencji i finansowej, i też czasowej, jeśli chodzi o pracowników naukowych, te dodatkowe koszty jakby mają coraz mniejsze znaczenie. I można zaryzykować takie twierdzenie, że technologicznie reakcja PCR zmierza w tej chwili w kierunku takich kompozycji, takiego skonstruowania mieszaniny reakcyjnej, która z założenia będzie
zabezpieczała eksperymentatora przed wpływem różnych przypadkowo dostających się do reakcji PCR czynników, żeby jakby konieczność powtarzania reakcji czy też trudności z interpretacją wyników całkowicie wyeliminować, a skupić się na tych czynnościach, do których umysł ludzki jest tak naprawdę stworzony, czyli planowania następnych eksperymentów, a nie drążenia jakby no, jakości narzędzi, prawda, i wiarygodności uzyskiwanych wyników. Te wyniki z założenia muszą być maksymalnie wiarygodne i w jak najprostszy sposób uzyskane, bo to jest jakby już kwestia techniczna, a nie to, do czego zmierzamy, czyli do pomagania innym ludziom czy zwierzętom, jeśli mówimy o diagnostyce medycznej czy molekularnej, czy weterynaryjnej, a jednocześnie jeśli chodzi o wszelkie naukowe zastosowania reakcji PCR, to możemy się skupić na tworzeniu nowych wyników i otwieraniu nowych obszarów rzeczywistości, a nie dłubaniu w technicznych szczegółach. Dziękuję bardzo za uwagę.